Cześć, tu Jaromir. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z gry Stellaris. No i w naszej wspólnocie galaktycznej, która w tym momencie obraduje nad powołaniem Rady Galaktycznej, ale jak widać troszeczkę się zmienia tutaj pewna rozkład sił, bo w tym momencie klan Skaven i Drzewcza Opiekuńczość jakby głosuje przeciwko powołaniu Rady Galaktycznej. Wstrzymuje się Rycerstwo Iluminacji i Asynchronia. No my też, bo powiedzmy, my mamy najmniejsze znaczenie. No może nie najmniejsze, ale bardzo małe znaczenie, więc na razie nie głosujemy. Zobaczymy, jak to będzie w tym momencie wyglądało dalej. No i co? Mamy jeszcze 800 dni, więc można poczekać. Stacja X.com się tam upgrade'uje, widzę. A, możemy tutaj... Miejsce moduł. Nie wiem, czy tu nie zrobić w X.comie jakieś baterii rakiet jeszcze troszkę. Mamy wielozmózgowie, więc bardzo fajnie. To nam da bonus do badań. Ludowa Republika Haven zawiera pokój z klanem Skaven. A właściwie, bo tam była taka wojna i kto z kim to wygrał. Chyba, bo ja wiem. Nie pamiętam, jak wyglądały granice. Ale dużo się chyba nie zmieniło. Wydaje mi się. Construction complete. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. To, że już wszystko zrobił. Prawie wszystko. Czy my tu coś możemy? Nie, jeszcze nie. Flotę duchów możemy upgrade'ować. Pozostałych flot nie upgrade'uję, bo na razie musiałbym przerwać ten ich patrole. Jak tu mamy? Imperialna Metropolia jest troszkę słabo, więc wydaje mi się... Tu mamy w ogóle też minus 10% na tej cytadeli dalej, więc tu nie jest dobrze nowych budynków produkować. I to jest pewien... Naprawiam nie. Tu usuwamy tylko te... Usuwamy przeszkody terenowe. Tu musimy troszkę więcej populacji nagarniać, krótko mówiąc. Te planety się dopiero rozwijają. Scientific breakthrough achieved. A tutaj jest jak jest. Na razie dobrze. Odkrycie prekursorów. To zaraz. Co mamy? Flota limit do... O, mamy krążownik. Punkty kadłuba. Stacja mieszkalna. O, możemy stację mieszkalną, ale to jest daleko do tego. Jonowy silnik, dzielnice, dopalacze. Produkcja stacji górniczej. Bardzo niewiele do tego brakuje, ale ja bym wziął to. Punkty kadłuba platformy obronnej. To można by zrobić. Zawsze te nasze stacje będą troszeczkę bardziej wytrzymałe. Krążowniki będziemy musieli budować zaraz. I co tu mamy? Odkrycie prekursorów. Gdzie jest to odkrycie prekursorów? W tym właśnie miejscu. Musimy to zbadać. Archeologiczny projekt. Gdzie mamy ten archeologiczny projekt? Zadanie. Skolonizujmy planetę. No to jest zrobione przecież. Jak to nie? A, rozwijać populację do poziomu co najwyżej 5. Rozumiem. To jeszcze jest daleko do tego. Mentomori. Zobaczmy, gdzie te lokacje są. A, to jest w ogóle gdzieś niezbadane, gdzieś w daleko. Więc to nie ma co. Projekt archeologiczny wbij coś tam. Gdzie mamy jakiś tutaj statek badawczy, który mógłby ruszyć? Ty mógłbyś ruszyć tak naprawdę. I możesz tutaj ten projekt badawczy ogarnąć, a my się zajmiemy może krążownikami. Automatycznie bym usunął. Usuń mi, nie można ostatniego projektu. Dobra, to zróbmy nowy projekt. Krążownik. I co? Taki daleko zasięgowy zróbmy.
Jakie, kurczę, fajne te. Tu się też coś pozmieniało, widzę. Pomocnicze. Medium. To będzie taki dalekozasięgowy. Trzeci, drugi, bla, 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 bla. Tu mamy słabo z odkryciami. Autouzupełnianie. Nazwy statków. Ojej. Stop. Proszę mi się tu nie przesuwać. Nazwa planety. Gdzie ja mam te wasze propozycje? Planeta. To są nazwy planet. Tutaj gdzieś będą. To jest... to jest nazwa floty. No, krążownik, który by się miał nazywać Lewiatan, to nie bardzo, wydaje mi się. Ale możemy go nazwać... Była propozycja dla ameby Dino, więc może być krążownik Dino. To bardzo w tym momencie pasuje. Dino. I tyle. Automatycznie zapis. Ok, krążownik automatyczny można w tym momencie usunąć. Krążownik Dino. I się zastanawiam, czy nie zrobić jeszcze jednego krążownika. Tylko takiego, który byłby dziób rakiety. Czy my mamy w ogóle pociski? A my nie możemy jeszcze dawać żadnych tych. Hangary możemy zrobić. Właśnie, taki krążownik. O, może taki zróbmy. Tu dajmy autouzupełnianie. Point defense to bym nie bardzo dawał. Aha, bo to możemy tylko obronę punktową. Jakąś baterię przeciwlotniczą. Hangary to są słabe. Promień pustki zerowej dobrze. Lasery. Ja bym dał działo zwojowe. Bo tu mamy osób. Chociaż może nawet i lasery, bo to się będzie uzupełniało z tym promieniem pustki. Aczkolwiek to powinno być odwrotnie. Ten powinien uszkadzać z daleka. Zasięg 90, zasięg 80. Nie, to jest dobrze. To ten ma większy zasięg od tego. Bardzo dobrze. Hangary. Co to jest? Orbitalny dozownik śmieci. Kurczę, może bez przesady. W ogóle jego możemy nazwać, bo ktoś prosił właśnie o hangary. I krążownik Yamato. Więc zrobimy te Yamato, ale tu bym nie dawał. Wzmacniacz reaktora bym dał co najwyżej, chociaż jest w ogóle niepotrzebny. Co to daje? Bombardowanie orbitalne. Może nie róbmy krążowników, które będą bombardować śmieciami. To by było śmieszne. Okej, okay, ty masz tak, tu masz pół na pół mniej więcej. Bardzo dobrze. Dino, co ty masz? W sumie dobrze jesteś wyposażony. Myślę, że takie coś może być. Tylko tych śmieciaków wywal może. Okej, okay. I teraz możemy dodać zarządca flot. Flota duchów, dodaj krążownik. Gdzie jest krążownik? Dino i Yamato. Na razie po jednym krążowniku. Do floty US dodajmy też krążowniki Yamato, Dino. I do floty czerwonej dodaj Yamato, Dino. Ok. Tu w ogóle korwety padają, ale czasami się przydają korwety. Może na razie nie będziemy tutaj korwet dawać. Znowu kogoś nam brakuje. Biologia. Czy możemy, mamy tu kogoś wolnego? Nie bardzo mamy. To weźmy, a ktokolwiek z biologii jest dobry. Biologii. Szansa wykrycia anomalii. Dowodzi, tak. Tempo badań, to ciebie weźmy.
A, bo ty jesteś podczas misji badawczej. Kurka blaszka, no. To jesteś ty. To tak. Anuluj tą misję badawczą. Tu przydzielimy ci jakiegoś, no obojętnie jakiegoś, entuzjastyczny. Takiego już mamy, długość życia przywódcy. Dobra, niech będzie taki gość. Nie mamy lepszego. I twoim zadaniem jest tutaj badanie, projekt badawczy. Nie to. Natomiast tu damy właśnie gościa, który będzie się dobrze tu sprawdzał. Okej. Okay. Uff. Mam nadzieję, że wszystko zrobiłem, co miałem zrobić. Okej. Okay. Teraz trzeba by oczywiście dobudować te nasze krążowniki piękne. No, to zużyło nam dużo w tym momencie stopów. No ale dobra, musimy mieć jakąś flotę. Jak tam nasze obrady? No, jeszcze kupę czasu. A, tu się zmienia dalej. Zobaczymy, jak to będzie wszystko tu wyglądało. No ale to jest zrobione już z limitem czasowym. Pokaż wszystko na mapie. Construction complete. Scientific breakthrough achieved. Co żeście odkryli? Kliniki genetyczne. O. Kliniki genetyczne. To jest to. Stolica planetarna upgrade też. To jest następna rzecz, którą musicie. Natomiast ja bym się zastanawiał, czy na tej nieszczęsnej cytadeli właśnie nie zrobić tych klinik genetycznych. Dlatego, że to daje nam... Pracownicy medyczni zamieniają towary konsumpcyjne w udogodnienia, których nam brakuje. I jednocześnie podstawowa i szybkość przyrostu populacji. I to akurat by to nam bardzo pasowało. Zwłaszcza, że tak, specjaliści sobie pójdą tam do tego pewnie, ale i tak będziemy mieć troszkę więcej tutaj udogodnień, więc troszkę to skompensuje. Dobra. Jak tam z naszą kasą? Tu, żeby CV. Mamy trzech gości. Czy możemy wykupić jeszcze na rynku na CV? Co to za gość? Szybkość przyrostu populacji 1200. Dajmy na CV, będzie szybciej troszeczkę. Uzyskamy te 5 populacji, bo jeszcze jedna populacja i wypełnimy zadanie. O, jeszcze to trochę potrwa, no ale zawsze to lepiej, bo będzie można tu zacząć coś robić, upgrade'ować i tak dalej. Dobrze, z powodu poważnych błędów urzędniczych przy konserwacji infrastruktury niektóre miejsca rozwijają się wolniej od reszty. Ludzie żyją w słabych warunkach i dlatego nie wytrzymają. Zaradzenie tym problemom będzie wymagało czasu i wysiłku, a to nieszczęście. Rozległe slumsy. Przemysłowe pusko. Wyrzucić mieszkańców i spalić ten teren. O kurde, nie. No dobra, rozległe slumsy. To akurat na razie nie przeszkadza, bo to możemy powoli tu usuwać. Te rozległe slumsy. Kopcie z całych sił. Dokładne badania setek kanałów. Sieć kanałów. Naturalny proces. Dobra. To wy się tam bawcie, wykopki. To musimy zrobić, zmniejszać tą metropolię gdzieś. Tu jest okej. Wszystko jest w miarę na plusie. Jak tutaj? Niedużo czasu już brakuje do tego. Aha, ja bym jeszcze jedną planetę zaczął gdzieś w sumie kolonizować. Agenda rozwoju, czemu by nie? Nadaje się do kolonizacji od 80% w górę. Co mamy? Sasin. Yangala. A co to jest na tym? Minerały słabej jakości. O. To jest trochę tak. Bardziej byłaby planeta. Ta planeta jest w sumie lepsza. Elysium. Kolejne. 98%. Elysium 1.
Muszę sobie zapisać Elysium 1 nazwę, żeby zrobić. Jak będzie oczywiście ten. Taka możliwość. Co mamy? O! Stop. Coś się gdzieś dzieje. Świat rowów. Rowy. To taka miejscowość nad morzem. A to mi się kojarzy z chałupy. Welcome to. Tarara. Dobra. Rowy. Gdzie mamy te rowy? Tu gdzieś są te rowy. Errai. Aha, w tym miejscu. Okej. Okay. Wroga przyroda. Grupa dużych drapieżników zamieszkujących świat Errai urządziła sobie legowisko w badanych przez nas ruinach. Nie będzie łatwo się z nimi uporać. Minus 100, albo niech pójdą dookoła. Dodanie wskazówek. Możemy ich usunąć. Co to jest? Otwarte. A, już widzę, nas lubią. Super. 127 dni. Zobaczymy, kto zostanie w tej radzie powołany. A jak tam u nas tutaj? Tu jest okej. Okay. Członkowie floty, bla bla bla, prawa. No dobrze, nic się tu nie dzieje. Drzewcza opiekuńczość. Zmiana etyki rządów. Po długim okresie coraz silniejszego wsparcia dla frakcji Xenoreform Society, drzewcza opiekuńczość postanawia w końcu przyjąć główne wartości i zasady tej frakcji. Wprowadzenie tej frakcji do ich rządu spowodowało, że stali się bardziej ksenofilscy powinno być, a może xenofilscy, tak się to może tłumaczyć. Czyli lubią wszystkich. No i dobrze. Ekologia, architektura funkcjonalna, egalitaryzm, fanatyczna ksenofilia. Dobrze, co tu się dzieje dalej? Propozycja pokoju. Życie z twojej minacji przestrzennej z mechaniczną nadzieją. No, jak to jest przecież ten projekt czasowy, ale nie zrobiony. Chyba, że jeszcze coś mamy w tym momencie tam robić. Projekt badawczy został zbadany. A, bo to jest... inni muszą też badać ten i nie skończyli. Rozumiem. No dobrze. Statek konstrukcyjny. Ty już wszystko zrobiłeś, co miałeś zrobić. To w zasadzie tutaj to nie masz co lecieć. Ciebie trzeba gdzieś wysłać w jakieś miejsce. Nie wiem gdzie. Tu. Leć tu. Natomiast ty możesz tutaj zatkać tą dziurę. Co prawda to jest taki słaby system, no ale trudno. O! Zobaczmy, jaka jest sytuacja. Drzewcza opiekuńczość nie, klan Skaven nie. No my się wstrzymujemy, ale... reszta to i tak nic nie zmienimy. Znaczenie dyplomaty... nie to chciałem. To jest Liga. Liga rządzi, Liga radzi i tak dalej. Mu... i potencjatos. Okej, okay, to wygląda na to, że jeżeli to jest tak jak myślę, to te trzy dostaną się do wspólnoty galaktycznej. Powołaj się na przysługę. Uwaga! Stało się. Następne będzie standaryzacja. Mamy, co mamy? Następczyni tronu awansuje na nowy poziom. No dobrze. Propozycja pokoju to było. Nadchodzą wybory do rady. Przegłosowano uchwałę. Rada. Rada Galaktyki. Dobra, przegłosowano. I kto jest w tym momencie w tej radzie, gdzie to można sprawdzić? Wspólnota. Senat ma przerwę. Członkowie. Modyfikatory. Uchwały. Gdzie to można sprawdzić? Halo, Senat ma przerwę. No i nie wiem, gdzie to można sprawdzić. A, Liga Solarna, Mu i Korporacja Potentiatos. Rada będzie składać się z imperiów o największym znaczeniu dyplomatycznym w chwili wyborów. Okej, okay. Czyli Liga Solarna, Mu
i korporacja potencjatów, czyli mamy dwóch członków od nas w tym momencie, którzy, że tak powiem, są w Radzie Galaktycznej. Nie, liczba dni do wyborów. To jeszcze się nie skończyło. To już powinno być. Może się nim aktualnił ten. System survey complete. A, to jeszcze 160 dni. No to jest przerwa. Na razie to jest uchwała, a dopiero teraz jest głosowanie. Rozumiem. To mam nadzieję, że ci nominowani będą, że tak powiem. Hizel został całkowicie zbadany. Dobra, to tam sobie jeden gość lata. Special project complete. Mamy artefakt Irasjan. Macierzysty układ Irasjan. O kurczę, tylko pytanie gdzie? Połączcie się z statkiem badawczym. Zaraz sobie to sprawdzimy, gdzie to jest. Bo może warto się tam wybrać. Oczywiście pewnie będzie we wrogiej przestrzeni. Tobie wydałem rozkaz. Buduję stacja górnicza, dobrze. Jak zbudujesz tą stację górniczą, to weź mi leć gdzieś na przykład tu. Później, w drugiej kolejności. Mamy wynalezienie technologii, badacze, bardzo dobrze. Laser kolejny, technicy plus 20%. Podstawowe zadania bojowe, to też by warto było zrobić. Ale usiłuję w tym momencie pracować nad gospodarką i nauką. Senat ma przerwę uchwały 84 dni. To jeszcze może nie jest powiedziane, kto będzie w tej Radzie Galaktycznej. Artefakty Irasjan. Układ Irasjan. Zasłona, macierzysty układ, Iras. Tu jest. To nawet niedaleko. I to w naszej przestrzeni. Nie tu chciałem. Gdzie jest statek badawczy? Możesz tam lecieć, nie? Zbadaj układ. A, to nowy układ się nam pojawił. Super. No, 70 dni. Liga mu, żeby tylko potencjatos nie wypadli z tego, bo ich goni RIP. O, co za emocje! Dobrze, dobrze, to zaraz się tam będziemy. Zakończono wykopaliska, zaraz się będziemy tym interesować. Uwaga! Stop! Zakończyły się nowe wybory do Rady Galaktycznej. Wspólnota Galaktyczna wybrała nową Radę. Liga Solarna mu... RIP wyprzedził Potencjatos! A niech to! Rzutem na taśmę po prostu... Mamy tylko niestety jednego członka, a mianowicie tylko i wyłącznie mu. Ach, kurczę, a tak szło dobrze. A nie wiem, czy nie mogliśmy tutaj, nie mieliśmy tu nic, żeby jakby troszkę ich wzmacniać. No dobra, a następna standaryzacja terminologii, od gospodarki, wartość handlu plus 5%. No, to nie jest takie bardzo krytyczne. Wykopaliska, wraz z nimi teorie sieci rowów. Organizmy zaatakowały ją, a to ślimak jakiś tam ich. Nowoczesna wojna okopowa. Szkolenie bojowe mamy i tak dalej. Wroga przyroda. Bardzo dobrze. Wybory Rady Galaktycznej. Ona gdzieś będzie widoczna, ta rada? Powinna być gdzieś widoczna, ale nie widzę jej tu. Wspólnota. A jest Rada Galaktyczna tutaj. Dobrze. Senat. Uchwały. No dobrze. Zakończono wykopaliska. Statek badawczy. W zasadzie to ty mogłeś. Jesteś bliżej, możesz lecieć tutaj. A ten drugi statek badawczy, który leci, jest i tak daleko bardzo. Więc ty możesz wrócić na Ego.
i pomagać w badaniach. Bo ty masz dużo bliżej tutaj, żeby badać ten układ. O rany, powołanie. No dobrze, wiem, było już. Członkowsko będzie zarezerwowanie 3 najpotężniejszych. Dopóki rada nie zostanie wybrana, w jej skład wchodzą. Jak to dopóki nie zostanie wybrana? No została wybrana. No dobra. Niech podał, mam nadzieję. Kurczę, znowu ktoś padł. Poseł. A. Tylko w sumie, gdzie ten poseł był przydzielony? Będzie trzeba zaraz zobaczyć na posłów. Galactic Powers. Wspólnota. Dobra, to jest nowy gość, który został przydzielony. Jak tam na Cytadeli? No wreszcie się poprawiło tutaj te. Czyli tu na razie czekamy. Mamy 2 mieszkania, więc jeszcze spokojnie ktoś tutaj będzie w stanie populację przyjąć. Ego na razie powoli się rozwija. O, tu się coś zmieniło jakby. Mechanicznej nadziei. Czy się dalej biją, czy jak? Liberandum się powoli rozwija. Mamy już 4 gości. Zaraz będziemy mogli budynek odblokować. Udogodnienia tutaj idzie też ok. Stop, bo coś się tam dzieje. Rada Galaktyczna się kryzys, środek kryzysowy. Liga Solarna wykorzystali swoje prerogatywy w Radzie, by ogłosić uchwałę. Ustawa o ochronie Tijanek, środkiem kryzysowym. Więc to idź tam. Ustawa o ochronie Tijanek. Imperium, które zabija Tijanki, zostanie uznane za łamiące prawo galaktyczne. No proszę, zaczyna się rządzenie. Tijanki, ustawa. A to w sumie to jest dobrze, bo Tijanką chyba jest widmo, nie? Ameba to jest to samo co Tijanka? Czy nie? Ale bardzo podobna do Tijanek. No możemy powiedzieć, że to my mamy taką Tijankę. Bardzo dobrze. Aha, i kto jest za i przeciw? To jest ciekawe. Rycer RIP samo ich ogłosili. Nie, to Liga Solarna ogłosiła. O, przepraszam, pomyliło mi się. Haven, RIP i no ci, co są najbardziej tacy ten. Wstrzymuje się klan Skaven, Mechaniczna Nadzieja, Gwiezdne Królestwo Manticore. My jesteśmy za ochroną Tijanek. Nie będziemy zabijać Tijanek. Nie mamy żadnych Tijanek gdzieś w pobliżu. To są drony. To nas nie interesuje. Może oni mają właśnie tutaj Tijanki. A Enigmatic Fortress to nie jest Tijanka. Bardzo dobrze. Potworna synchronia się tutaj za bardzo tutaj nie lubi nas. No ale trudno. Gdzie oni są? Tu są. Czemu znowu nas nie lubicie? Poprawiamy przecież stosunki. Ich opinia jest dodatnia, plus 2. Są podejrzliwi, ale nie jest tak źle. Punkty po kadłuba platformy obronnej, super. Co dalej? Produkcja stacji to akurat nie tak potrzebujemy. Dopalacze mogłyby się przydać. Koszty to nie. Dzielnice, gwiezdną fortecę byśmy teraz zrobili. Może. Natomiast ja bym jeszcze przeszedł na X-kom tutaj, bo wtedy będziemy mogli to upgrade'ować. Tu mamy maksymalnie zrobione, ale możemy jeszcze jakąś platformę dorobić, bo jeszcze mamy możliwość. Flota duchów jest wzmocniona, flota łez czekamy na razie na te krążowniki. Ojej. Tu jest na razie, rośnie troszkę, dobrze. Porozumienie badawcze klan Skaven Mu. Kosmalion. A, to tutaj lata nasz statek gdzieś. Czy tu mamy dalej granice zamknięte? Na przykład ten statek badawczy. O, dalej mamy zamknięte.
więc tu nic nie zrobimy. Dobra, co zakon numitów, co macie? Dobra, techniką numistycznej. Plus jeden edykt, wizualizacja numistyczna. 2500. A co, skończył się nam ten edykt? To musimy kupować za każdym razem tą wizualizację. W ogóle recycling bym najchętniej włączył, ale nie jest to tak bardzo potrzebne. Granty dyplomatyczne, znaczenie dyplomatyczne, żeby było lepsze, subsydia rolnicze, to na razie może jeszcze nie. Poznawanie gwiazd, kraina możliwości, migracja, ten pobadań plus 25 szansa, to jest wykrycie anomalii. Nie pamiętam, co ta wizualizacja dawała numistyczna, ale i tak nie mamy kasy. Wróćcie później. Trudno, najwyżej nie będziemy wydawać na tą numistyczną, bo znowu nam braknie na coś innego. Stolica planetarna i Ministerstwo Sprawiedliwości, czy Sale Sprawiedliwości. Policjanci jedność, zmniejszają przestępczość, armie obronne. To może... O, podstawowa produkcja, jedność. Jedność by się nam przydała, bo tak kiepsko z tą jednością mamy. Ale stolica planetarna to jest fajna rzecz. Flota, dominacja floty, biuro zaopatrzenia floty, kotwicowiska plus 2 do pojemności, początkowe doświadczenie, znaczenie dyplomatyczne plus 10%, ambasada. O, nie wiedziałem, że takie coś jest. Chyba, że w to pójdziemy. Akademia floty, biuro zaopatrzenia floty. Idźmy w tym kierunku, bo już się zbliżamy powoli do limitu tych naszych kotwicowisk. Liberandum. Budynek jest wam potrzebny i brakuje, mamy bezrobocie. Czego nam brakuje najwięcej? Co to w ogóle jest za planeta? Nie, to jest ego. Liberandum chciałem. Macie zachętę rozwoju. Dlatego tego nie mogłem włączyć, bo to już zrobiłem. Rozumiem. Natomiast pytanie, w którym kierunku będziemy was tutaj rozwijać? Ile to wymaga populacji? 10, żeby można było to upgrade'ować. Symbol kolonii. Świat zurbanizowany. Szybkość budowy. Górniczych nie potrzebujemy tak bardzo. Rolniczy też nie bardzo. Generatorów, to nas najbardziej trzyma w tym momencie, kasa. Tylko pytanie, czy tu, co my tu mamy na planecie? Górnicze. Jakieś odwierty gazowe. Produkujące energię. No to są tylko te wszystkie takie te. A może by to w końcu tych pomnik jakiś zrobić? Towary konsumpcyjne w jedność, badania socjologiczne. Będzie nam też brakować tych towarów konsumpcyjnych. Jedność by na pewno się nam troszkę przydała, żeby trochę w górę iść. Udogodnień. Właśnie, udogodnień nam niedługo też braknie. Bezrobocie. Może najpierw zacznijmy od tych udogodnień. A później, tylko że zamiast udogodnień można by dawać zaraz. To było coś, co żeśmy ostatnio tutaj zrobili. Te. O czym zapomniałem. Przemysł, pomnik, luksusowe komisariaty, kliniki genetyczne. To jest chyba najbardziej sensowne na nowej planecie. Będzie się szybciej rozwijać, to raz. A dwa, że będą mieć udogodnienia od razu też, to dwa. Natomiast tutaj na razie jeszcze nie możemy, bo troszkę czekamy. Ego. Będzie trzeba pamiętać o tych, biura administracji na pewno będą nam potrzebne, ale jeszcze powinniśmy móc zrobić... Nie, a upgrade'ować to do stolicy planetarnej, tylko liczba populacji 40, a na Cytadeli możemy zrobić to. Administrator, miejsca pracy plus 3, udogodnienia plus 8. O, 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 o.
stolica planetarna na Cytadeli. Coś mi tutaj dzwoni, więc muszę chwilę przerwać. Okej, już jestem mniej więcej z powrotem. Chwilowe przerwanie miałem, ale okej, co ja tu zrobiłem? Aha, dobrze. Cytadela już wychodzi na prostą, widzę. A w ogóle to mamy 35 minut, więc w zasadzie powinienem już kończyć ten odcinek. Więc wracam na sam koniec odcinka, można powiedzieć. Czy się nam już tutaj coś... kolonizacja miała gdzieś być? Statek badawczy, kolonizacyjny. Leci. Dobra, to muszę sobie zapamiętać, że tam będziemy musieli nazwać tą planetę odpowiednio, ale to już w następnym odcinku. Cóż, mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. No szkoda, że Potencjatos nie udało się wejść do Rady Galaktycznej, no ale cóż, trudno tak czasami bywa w polityce. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.